Witam serdecznie. Witam bardzo serdecznie. To mam nadzieję, że postaram się zrobić krótki filmik. Jesteśmy na pasiece, jest wszystko na spokojnie. Zrobię, po prostu będą dwa filmiki pod rząd, które będą raczej związane ze społecznościami, które się stworzyły, youtuberianowe, facebookowe itd., itd. W pierwszej kolei rzeczy chciałbym bardzo podziękować wszystkim, ale to wszystkim osobom, które wpłaciły nam jakiekolwiek pieniądze, czy to na zbiórkę, czy to z Facebooka. Bardzo dziękujemy. Koszt, który straciliśmy, właściwie się pokrył. Dodatkowo zrobiłem tak, zabezpieczenia antywłamaniowe. Co dalej? Tak, ja się tak to trochę stresuję, jak coś tak planowo mam opowiedzieć. No bardzo dziękujemy za paczki. Tych narzędzi też przyszło, więc naprawdę byłem w nadpodziwie. Garaż w tej chwili normalnie pracuje, funkcjonuje dalej. Ja udoskonalam te narzędzia, które przyszły, tak, poprawiam i tak dalej też, więc także je w jakiś sposób wykorzystuję. Dodatkowo sam też od siebie jako specjalnie nie oszalałem i jakoś nie kupowałem rzeczy, które są jakby mi zbędne, tak? Za dodatkowe pieniążki, które właściwie uważam, że trochę pozostały, zostało drewno, które jak śniegi stopnieją, my je tutaj przywieziemy gdzieś i będziemy po prostu mogli sobie coś dłubać z tych pieńków i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo chciałbym przedstawić tutaj właśnie, że mam taki papier, tak go szybko pokażę, go schowam, nie? Że przyszło mi postanowienie z policji z Koronowa o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw. W okresie miesiąca, tak, 22 października tutaj do 28, 27 października, także w naszej gminie, ale na przykład w miejscowości Nowy Jasiniec, tutaj jest Trzęsacz, tutaj jest Sienno i że tu Gądecz i też wiem, że na Hutnej Wsi zostało też coś okradzione w podobnym okresie. Tutaj takie właśnie narzędzia podobne i moje, coś takiego, tak, zostały pokradzione, tak. No i zostało to postanowienie, że umorzyć dochodzenie z powodu niewykrycia sprawcy przestępstwa i wpisać sprawę do rejestru przestępstw. Tak? Więc oni to połączyli, że tu kilka osób mi wpisali. No i no to tyle to wyszło, tak? Z tego wszystkiego. Ja bardzo chciałbym podziękować panu użytkownikowi youtuberianów, tak? Anselmowi Bohaterowiczowi, tak, o to, że właśnie zrobił tą zrzutkę, my byśmy z Eweliną na to w ogóle kompletnie nie wpadli i zrobił tą zrzutkę i to wyszło, tak, oczywiście wszystkie pieniążki do nas wpłacił, tak, żeby ktoś tam sobie nie myślał, że to jakaś ściema czy coś, myśmy nie zrobili żadnej podpuchy i tak dalej, w tej chwili mam kompletnie zupełnie inne narzędzia niż które były na wcześniejszych filmikach, więc więc w ogóle zupełnie jest co innego. Tak, i tu nie było żadnego po prostu świrowania, nie? Tak wyszło, że mój kanał tak działa, jak działa. No to, nie? No to po prostu złodziejstwo też było jakby ważnym epizodem w tym, co się stało. No bo to się stało, no to się stało i się nie odstanie, tak? I to by było to wszystko, tak? Jeszcze Tomasz Stańczuk, doktor Kwasek na swojej grupie na Facebooku zrobił także tam post. I ludzie też nam powpłacali pieniążki, tak po prostu, tak, na konto i bardzo też chcieliśmy mu podziękować. I to po prostu, no już nie chodzi tylko o te ule i tak dalej, tylko po prostu te narzędzia były potrzebne jakby całej mojej rodzinie, że tak powiem. I to się przyczyniało do po prostu normalnego jakby naszego życia, tak. I bardzo dziękujemy tym wszystkim osobom, które nam pomogły, powysyłały paczki. I tyle, nie? W końcu się tak rozluźniłem na tej gadce, no i tak, tak? I mamy po prostu to wszystko i Ewelina i wszyscy, których tutaj znamy, to są w nadpodziwie, tak? I także osoby tutaj okoliczne, na przykład sąsiad, tak? Leszek też dał mi wkrętarkę starą swoją z budowy, tak? I też walcza, nie? I dzięki temu po prostu funkcjonujemy dalej i dziękujemy wszystkim bardzo, bardzo serdecznie i po prostu zapraszamy do nas na odwiedziny, tak?
w jakiejś tam kiedyś, nie? Cudzej przygodzie życia, nie? Że można do nas sobie przyjechać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jeśli po prostu ktoś też będzie miał jakąś potrzebę, tak, z tych ludzi też pszczelarskich głównie uważam, to my po prostu w tyle, co potrafimy oczywiście, to jesteśmy w stanie czymś dopomóc, tak? A ja za pszczołami to na zabój, więc zawsze, nie, będę się starał, czy to dla moich pszczół, czy dla cudzych, to żeby miały jak najlepiej, nie? I to było to wszystko i życzę naprawdę wszystkim miłego dnia i tej zimowej pory i pszczoły też są zadowolone, jak słyszę, i by było to tyle. I dziękujemy bardzo.